Jasło w latach 50. XIX wieku było ważnym ośrodkiem administracji Cesarstwa Austriackiego. Mieściła się tu siedziba cyrkułu, czyli jednej z 19 jednostek administracyjnych Królestwa Galicji i Lodomerii, w którego skład wchodziły pomniejsze powiaty. W siedzibie cyrkułu stacjonowało wojsko, któremu miasto musiało postawić koszary. W Jaśle w 1857 roku w skład Komitetu Budowy wszedł Ignacy Łukasiewicz. I jak na aptekarza przystało, wykazał się skrupulatnością w prowadzeniu rachunków i rozliczaniu kosztów związanych z budową, którą udało się skończyć terminowo. Wyrazem uznania władz Jasła dla zaangażowania Łukasiewicza było nadanie mu tytułu honorowego obywatela miasta. Ignacy z żoną Honoratą zamieszkali w Jaśle w 1857 roku. W kamienicy przy rynku pod numerem 17 Łukasiewicz wydzierżawił aptekę od rodziny Palchów. Apteka znajdowała się od frontu w zachodniej części budynku. Posiadała wąskie drzwi wejściowe i wąskie okno zamykane drewnianymi okiennicami. Zdobił ją umieszczony na elewacji szyld. Układ pomieszczenia jest znany, bo zachował się na późniejszej fotografii przedstawiającej aptekę w czasach, kiedy jej właścicielem był już Apolinary Przełęcki. Także tutaj jesteśmy pewni, jak to wnętrze wyglądało. Natomiast na pewno troszkę inne były meble wcześniejsze, bo tu widać na tej fotografii z lat 80., 90. XIX wieku, że te meble są już takie bardziej współczesne, nowe. Mamy prawo przypuszczać, że musiała mieć dobre wyposażenie i laboratoryjne, i na pewno też dobre wyposażenie, jeżeli chodzi o medykamenty. Bo wiadomo, że większość substancji, takich jak maści, tabletki, pigułki, sporządzano na miejscu, natomiast składniki sprowadzano z dużych ośrodków, takich jak Wiedeń, Kraków. Na pewno cena była rzeczą umowną i tutaj postawa właściciela apteki wiele znaczyła. Znając podejście Ignacego Łukasiewicza do ludzi, do ich potrzeb, no na pewno możemy przypuszczać, że był osobą otwartą i pomagał. Zresztą świadczy o tym chociażby fakt nadania mu honorowego obywatela miasta Jasła, gdzie też mówi się tam o życzliwości wobec mieszkańców. Nie uchylał się od żadnych takich, powiedzmy, działań społecznych, skoro potrafił angażować swój czas na różne inwestycje miejskie, to tym bardziej na pewno w miarę możliwości starał się pomóc ludziom. Może tutaj Jasło nie jest dobrym przykładem, ale mamy przykład Gorlic, gdzie w czasie zarazy angażował się z narażeniem własnego życia. A więc na pewno jako osoba z takim podejściem starał się za wszelką cenę ludziom pomagać. W aptece poza działalnością farmaceutyczną Łukasiewicz prowadził także pracę nad pozyskiwaniem w procesie destylacji produktów ropopochodnych. Chcąc wykorzystać na większą skalę doświadczenia zdobyte w laboratorium aptekarskim, już w 1856 roku w Ulaszowicach pod Jasłem, w majątku Franciszka Trzecieskiego, brata Tytusa Trzecieskiego, czyli wspólnika Łukasiewicza, powstała niewielka destylarnia. Tam oczyszczano wydobywany z kopalni w Bubrce surowiec. Uważam, że Jasło to jest ten moment, kiedy Łukasiewicz z farmaceuty, z aptekarza staje się nafciarzem, przemysłowcem. To tu właśnie równolegle z prowadzeniem apteki zajmuje się destylacją ropy już na skalę przemysłową. I to już jest taki moment, kiedy ta spółka zajmuje się produkcją od wydobycia poprzez przerób, sprzedaż, zaspokajając całokształt produkcji. Łukasiewicz starał się popularyzować wyroby ropopochodne produkowane przez spółkę. Idealną okazją do tego była zorganizowana na terenie nowo powstałych koszar miejskich Krajowa Wystawa Rolno-Przemysłowa. Jurorzy i dziennikarze byli zachwyceni produktami Łukasiewicza. Wśród oferowanych wyrobów były nie tylko ropa i nafta oświetleniowa, ale też inne nieznane szerzej produkty. Olej do smarowania maszyn i skór, maść do impregnowania drewna, różne asfalty stanowiące surowiec do wykładania podłóg w sieniach i korytarzach, do izolowania od wilgoci fundamentów i ścian domów, a także do produkcji świec parafinowych.
Była to swego rodzaju nowość, która wzbudziła wtedy duże zainteresowanie i dostrzeżono te wysiłki Ignacego Łukasiewicza, jego działalności właśnie takiej pionierskiej, bo tak to należy nazwać, i otrzymał specjalne wyróżnienie, dyplom, który szczęśliwie zachował się do dnia dzisiejszego. Możemy tam przeczytać, jakie produkty produkowała ówczesna destylarnia. Ja myślę, że na pewno w czasach Łukasiewicza w Jaśle nie w każdym domu była lampa naftowa. Natomiast z biegiem czasu, wraz z rozwojem wydobycia, nie tylko przez spółkę Łukasiewicza, ale przez inne spółki, ten produkt się po prostu upowszechnił. W Jaśle aptekarz szybko stał się ważną i szanowaną postacią. W 1858 roku na świat przychodzi córka Ignacego i Honoraty, Marianna. Wydaje się więc, że małżeństwu wszystko zaczyna się układać. Sam fakt, że Łukasiewicz w tym czasie, kiedy był dzierżawcą apteki w Jaśle, kupił i wyposażył aptekę w Brzostku, świadczy o tym, że dysponował już odpowiednim kapitałem. Nie była to na pewno tania inwestycja, w związku z tym mamy prawo przypuszczać, że tu w Jaśle te warunki materialne Ignacego Łukasiewicza znacząco się poprawiły. Aptekę w Brzostku Łukasiewicz sprzedaje zaledwie po 4 miesiącach, a pieniądze inwestuje w spółkę naftową braci Apolinarego i Eugeniusza Zielińskich, właścicieli kopalni ropy naftowej w Klęczanach koło Gorlic. Jak wiemy, ta spółka nie przetrwała próby czasu ze względu na rozbieżność charakterów. Wiadomo, że Ignacy Łukasiewicz zawsze starał się zabezpieczyć pod względem materialnym swoich pracowników. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że są to czasy tego takiego drapieżnego, czarnego kapitalizmu, gdzie często przedsiębiorca chciał maksymalnie podkręcić zyski, a minimalizować koszty. Niestety mówimy o przemyśle, o dużej urazowości, wypadkowości. Bardzo często dochodziło do tragedii. Mówimy o produktach łatwopalnych. Zwykła nieuwaga powodowała często pożary. Natomiast nikt nie przywiązywał uwagi do takich zasad jak bezpieczeństwo pracownika. I myślę, że to mógł być powód poróżnienia się braci Zielińskich z Ignacym Łukasiewiczem. Stałym źródłem utrzymania Łukasiewicza staje się więc apteka w Jaśle. Spokój jednak nie trwa długo. W destylarni w Ulaszowicach wybucha pożar, który trawi cały budynek. Łukasiewicz nie jest w stanie przekonać miejscowych chłopów, aby zgodzili się na odbudowę destylarni. Strach przed kolejnymi pożarami jest silniejszy. Wkrótce dochodzi do kolejnej tragedii. Łukasiewiczom umiera córka Marianna. Przyczyną śmierci niespełna 2-letniego dziecka było zapalenie płuc. Córka Łukasiewiczów zostaje pochowana na Jasielskim cmentarzu, gdzie do dziś znajduje się jej grób. W tak dramatycznych okolicznościach Łukasiewiczowie postanawiają opuścić Jasło i przenoszą się do należącego do Trzecieskich dworu w Polance koło Krosna. Dzisiaj po pobycie Ignacego i Honoraty w Jaśle pozostał tylko grób ich córki, którym opiekuje się młodzież ze szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza. Pozostało też kilka symbolicznych tablic przypominających, że działał tu człowiek, który miał niebagatelny wpływ na życie małego galicyjskiego miasteczka.